To brama, która prowadzi na teren osiedla Sterowców w gminie Dewity. Tutaj właśnie w sobotę 5 września odbędzie się piknik rodzinny. Jak zapowiadają organizatorzy, atrakcji nie zabraknie. Mnóstwo zabawy, przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. Będą przygotowane różne zabawki dmuchane dla dzieci. Będą konkursy, animacje. Dla dorosłych będzie muzyka. Będzie i muzyka folklorystyczna z zaprzyjaźnionej gminy Dewity, zespół Sprencowia. Będzie zespół Holiday. No i nasza perełka, gwiazda tego pikniku, zespół Weekend. Na tym, wydawałoby się, niepozornym placu w otoczeniu pięknej zieleni już niedługo pojawią się tłumy fanów, bo właśnie w tym miejscu pojawi się scena, na której wystąpi lider zespołu Weekend, Radosław Liszewski. Artysta zaśpiewa swoje największe przeboje, w tym m.in. Ona tańczy dla mnie. Miejsce koncertu starannie przygotowano. Teren był zalesiony, przede wszystkim zarośnięty krzewami, więc trzeba było to troszeczkę splantować. No i dla celów bezpieczeństwa wyrównać, tak jak widać efekty w tej chwili. Teren pod imprezę przygotowała firma Arbet, która w niedalekiej przyszłości wybuduje tu bloki mieszkalne. Zbliżający się piknik rodzinny będzie także okazją do zaprezentowania nowego osiedla Sterowców. Gmina Dewity przyciąga inwestorów i 5 września inaugurujemy ten ciekawy teren. Tutaj w tym miejscu, jak Państwo widzicie, powstanie duże, piękne, nowoczesne osiedle. Otoczenie prawie jak w sanatorium, także zapraszam również wszystkich do odwiedzenia tego miejsca. A miejsce jest wyjątkowe, bo logo i nazwa osiedla nawiązują do historii tego miejsca. Przed II wojną światową funkcjonowało tu lądowisko sterowców wojskowych. Przez lata teren należał do wojska. W 2012 roku powstała tu ścieżka dydaktyczna poświęcona historii lądowiska. Pozostałości jeszcze są tutaj w okolicach, są cumy. Co jeszcze odkryje las, to się okaże. Położenie osiedla Sterowców jest nie tylko atrakcyjne ze względu na historię tego miejsca, ale z powodu bliskiej odległości od stolicy regionu. Osiedle powstanie w pobliżu drogi krajowej nr 51. Dojazd tam jest bardzo prosty. Po wyjeździe z Olsztyna od strony ulicy Wojska Polskiego wystarczy przy zakładzie kamieniarskim skręcić w lewo do lasu i już jesteśmy na miejscu, bo osiedle znajduje się tylko 4 km od Olsztyna. Jest to gmina Dewity, ale granica z Olsztynem, więc jednak bardzo blisko jest tutaj do Śródmieścia. Także myślę, że to jest taki plus dla tych przyszłych mieszkańców. Na osiedlu Sterowców początkowo inwestor wybuduje jedynie 3 bloki, ale w sumie powstanie ich aż 15. Teren osiedla obejmuje 30 hektarów, z czego 15 hektarów będzie zabudowane budynkami wielorodzinnymi, 4 i 5 kondygnacji. Będzie wybudowanych około 1500 mieszkań. Mieszkania będą 2- i 3-pokojowe. Budowa rozpocznie się pod koniec września lub na początku października tego roku. Pierwszy etap powinien zakończyć się w pierwszym kwartale 2017 roku. Jak mówią inwestorzy, nie chcą, aby to była jedynie sypialnia Olsztyna, ale dzielnica z pełną infrastrukturą, w tym z handlem i usługami. Planujemy też budowę kliniki medycznej. Z jakimi specjalnościami, to jeszcze jest tajemnica. Planowana jest budowa stacji benzynowej. Las zostawimy, że tak powiem, też dla mieszkańców tutaj. Zagospodarujemy, będzie to teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Jak podkreślają inwestorzy, zależy im na tym, aby nie betonować tego miejsca. Zależy nam na tym, aby ten teren nie był tylko zabudowany budynkami mieszkalnymi, żeby jednak ten klimat zostawić, więc na Politechnikach Gdańskiej i Łódzkiej ogłosiliśmy konkurs wśród młodych architektów na zagospodarowanie terenów zielonych. Więc będziemy sugerować się ich pomysłami. Będą alejki spacerowe, wypoczynkowe, będą pewnie również jakieś atrakcje typu fitness. Więc myślę, że tutaj mieszkańcy będą zadowoleni. Arbet planuje również wybudować drogę dojazdową do nowego osiedla. Niezwykle istotną sprawą jest również to, iż będą to pierwsze budynki w Dewitach, do których zostanie doprowadzona woda z olsztyńskiej sieci wodociągowej. W najbliższym czasie pod miejską sieć ma być podłączona cała wieś Dewity.
i najbliższe sąsiednie miejscowości. Przypomnijmy, szczegóły inwestycji będzie można poznać już w sobotę 5 września w godzinach od 13 do 19 podczas pikniku rodzinnego na osiedlu Sterowców. A przy okazji pobawić się przy dźwiękach skocznej muzyki.